Gmina Działdowo oficjalnie ma już swoje święto sportu. W piątek 11 października uczestniczyliśmy w pierwszej gali honorującej sportowców, trenerów i nauczycieli krzewiących sport. Bardzo się cieszę, że daliśmy radę zorganizować pierwszą galę sportu, bo w pewnym momencie wahałem się, czy znajdziemy uczestników, sportowców, którzy będą chcieli przyjść na taką galę, żeby ich wyróżnić i podziękować. Ale po pewnym czasie, gdy stworzyliśmy taki regulamin, zaczęły napływać wnioski, więc wiele osób się zgłosiło, ale w większości ktoś tych sportowców zgłosił. Tak jeżdżąc, obserwując gminę Działdowo, widzę, że nie wszyscy sportowcy się zgłosili. Ci, którzy naprawdę osiągają jakieś wyniki, mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie o wiele więcej. No, tych sportowców było sporo, z różnymi osiągnięciami. Wyróżniliśmy oczywiście wielu sportowców, ale też taki przyszedł nam pomysł, żeby wyróżnić najlepszego sportowca i najlepszego trenera gminy Działdowo. Ja im bardzo gratuluję, bo oczywiście trenerem roku w gminie Działdowo został pan Kraśniewski. Myślę, że znany nie tylko w gminie Działdowo, w powiecie, w województwie, ale i w Polsce, gdzie prowadzi klub szachy, a zawodnikiem, no to już ranga europejska, pan Patryk Lewandowski, który wywodzi się z gminy Działdowo, szlifów nabrał w dekorglasie i dalej tam gra, więc im bardzo, bardzo tu gratuluję. Chciałbym też podziękować przede wszystkim sponsorom, bo sponsorami jest to Działdowska Agencja Rozwoju i państwo Hojak, gdzie no ten tenis dla tych państwa to jest wielkie hobby. Szczególnie dziękuję moim pracownikom oczywiście za prowadzenie, ale za całą obsługę, bo naprawdę stają na wysokości zadania, aby zawsze każda impreza, nie tylko ta gala sportu, wyglądała jak najlepiej, żeby wszyscy z tego byli zadowoleni. Mam nadzieję wielko, że druga gala będzie bardziej liczna. Chodzi mi o ilość nagrodzonych sportowców. Nagrodami były nagrody pieniężne, więc na pewno nie szkoda wydać tych pieniędzy, bo warto wspomagać, a przede wszystkim te dzieci, bo tu większość to było dzieci i młodzieży, ale też jest to taki bodziec do dalszej pracy, do dalszego trenowania od młodego do najstarszego sportowca. Pierwsza gala sportu w gminie Działdowo za nami, ale wójt Mirosław Zieliński już zapowiedział jej kontynuację. Do zobaczenia za rok.